witamy. Forumogadka numer 2. Cykliczny podcast forumowiczów bloga Poligamia. Cykliczny pod warunkiem, że wolno nam go tak nazwać, bo nie ustaliliśmy jeszcze, ile nagrań powinniśmy mieć za sobą, w jakich interwałach czasowych, żeby móc nazwać je cyklicznymi. Zgadza się. Ja myślę, że tutaj jest dobre pytanie dla naszych słuchaczy. Z jakimi interwałami powinniśmy nagrywać podcast? Ile powinno być odcinków, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest podcast cykliczny? Żeby wolno było nam tak siebie nazwać, jako nagrywający podcasty cykliczne. Zgadza się. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia formalnej, ja jestem Michał, czyli Sir Mike. Ze mną jest Marcin, czyli Tartak. Czołem. I Wojtek, czyli Kubar. Witam, witam. Dobrze. No, powitanie mamy za sobą. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować słuchaczom za to, że bardzo mocno komentowali naszą pierwszą forumogadkę. Komentarzy było naprawdę mnóstwo, zarówno pod newsem, który pojawił się na głównej stronie Poligami, jak i na forum. Na forum chyba jednak troszeczkę więcej. No, zaliczyliśmy chyba dwie strony. Nie jest to może tak dużo jak temat o Call of Duty, ale wszystko w swoim czasie. Idzie to wszystko w dobrym kierunku. Dostajemy dużo listów do redakcji, wszystkie czytamy. Odnajdują się dawno utraceni albo dawno utraceni przyjaciele, albo tacy, tak jest, nie mieliśmy tak zielonego pojęcia. Na wszystkie będziemy się starali odpisywać, niestety jest ich tak dużo, że... troszkę to może potrwać, każdy otrzyma odpowiedź. Tak jest. No ja na przykład dowiedziałem się o jednym z przyjaciół, o których nie wiedziałem, także mam teraz kolejną osobę na liście kontaktów w moim Xboxie. Ja w ciągu tego tygodnia po nagraniu dostałem więcej wiadomości na live niż w ciągu roku użytkowania live'a. Także to może mieć związek. To może mieć coś do czynienia z tym pytaniem. W każdym razie, no chyba chcielibyśmy podziękować za wszystkie te komentarze, zwłaszcza za te, które nas dopingują do dalszego nagrywania. Zgadza się, no tych komentarzy jest sporo, są one bardzo motywujące. Nawet te, które są troszeczkę mniej przychylne? Zgadza się, no dzięki temu nagrywamy ten podcast, prawda? Numer 2. Taki był plan, zbadać jakie są odczucia ogółu i ewentualnie wtedy podejmować dalsze decyzje. Z komentarzy wynika, że warto było, z tego względu nagrywamy drugi odcinek. Właśnie. No to co, nagrywamy go. Nagrywamy. Okej, okay. Czyli oficjalnie możemy uznać drugi odcinek Forumogadki za rozpoczęcie. Dobrze, na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka tematów, niektóre dosyć gorące, niektóre troszeczkę mniej. Myślę, że nie zabraknie także informacji o grach, o tym, w co graliśmy. Na pewno chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę o nowym PlayStation, troszeczkę może o samych targach Gamescom, o nowym Dashu dla Xboxa. Było parę takich tematów, bardziej bym powiedział, nie wiem, może nie tyle ideologicznych, co jakichś takich związanych z sumieniami graczy, czyli na przykład gry bez pudełek. Były także tematy mniej śmieszne, bardziej śmieszne, typu reklamy na głównej stronie Poligami. Myślę, że o tym także sobie porozmawiamy. I mały rodzynek na koniec. To będzie nagroda dla tych, którzy wysłuchają podcast do końca. Dobrze. W takim razie ja bym rozpoczął od targów Gamescom i od PlayStation nowego. Panowie, jak wy widzicie te targi, które się kończą tak naprawdę? Ziew. straszne nudy. Ziew i nuda. W zasadzie no, wszyscy się spodziewali tego, że PlayStation coś musi zrobić. Mogło albo obniżyć drastycznie cenę, albo pokazać model PS3. No i pokazało model PS3, przy okazji obniżając na moment cenę tych modeli, które już są w sklepach, z tego co się orientuję. No właśnie, z tymi cenami, no to nie wygląda tak wesoło, jeżeli chodzi o polskich graczy. Niby konsola ma kosztować $290, 299 euro. Pomińmy może przelicznik euro do dolara, który stosuje Sony, bo
Wojna była niesamowita na forum, jeśli chodzi o to. W komentarzach to samo. Przyzwyczailiśmy się do tego przelicznika. To nie znaczy, że pogodziliśmy. Najbardziej boli mnie to, choć na razie są to plotki, że w Polsce konsola Sony ma kosztować około 1350 zł. W moim szybkim przeliczeniu to wychodzi jakieś 450-460 dolarów. Ale zdaje się, mają się pojawić bundler razem z kablem HDMI. Tak, no kabel HDMI to jest naprawdę niesamowita kwota. Ja myślę, że to jest... Rzędu 10 zł. Rzędu 10 zł, tak. Dla producenta na pewno. Okej, możemy dostać... Swoją drogą to strasznie nieelegancko ze strony Sony, że do konsoli nowej generacji nie dorzuca żadnego kabla, który umożliwiłby podłączenie go do telewizora HD celem uzyskania chociaż obrazu zbliżonego do wysokiej rozdzielczości, no bo w pudełku zdaje się znajduje się tylko zwykły cinch, prawda? Tak jest, no Xbox, Microsoft zrobił z Xboxem to samo, tak? Nowy Xbox Elite już także nie ma kabli, ma tylko kabel SD z tego co pamiętam, no widzimy tną koszty na każdej linii. Krok w tył, bo mój Xbox kupowany półtora roku temu miał przynajmniej komponent. Tak jest, no i nie ma wcale co narzekać na jakość obrazu po komponencie, no jest, niewiele ustępuje temu po HDMI, także... Zgadza się. A ja z kolei miałem nadzieję, że jeżeli pojawi się Slim, to będzie w tej samej cenie, nie myślałem, że cena pójdzie na dół, przynajmniej Slima, ale że dorzucą headset do niego. No tak, tak no wy jesteście może nie tyle fanboyami, ale gracie na PlayStation i chyba możecie coś więcej powiedzieć na ten temat. Jak wyglądają te rozmowy głosowe? Nie wyglądają. Nie wyglądają w ogóle. Na PS3 panuje grobowa cisza. Mhm. Czyli wszyscy machają główkami, tak, pistoletami, porozumiewają się na migi. Wszyscy grają w multiplayer, grają w singla, będąc w multiplayer. Czyli po prostu naparzanie jeden do drugiego, nie patrząc. Nie, no, przesadzamy może, no, aż tak, że to nie wygląda, żartujemy sobie trochę, ale Kubar ma rację. No, premiera nowego modelu konsoli, na którą na pewno jakaś część osób czekała, byłoby dobrą okazją do zbudowania go razem z headsetem. Nawet w tej cenie, takie jaka jest teraz, prawda? Już. Zgadza się, bo to przecież też nie są dla Sony jakieś wielkie pieniądze, a Sony ma doświadczenie z dokładania kolejnych gadżetów do pudełek tylko po to, żeby pchać kolejne konsole. W tym wypadku również ceny nie obniża. Zabrało kabel. Nie, przepraszam, tam kabla w HDMI nigdy nie było, ale skoro są do wyboru takie zestawy z pilotem, zestawy z kablem, to dobrze mógłby być zestaw z headsetem. Mógłby być, chociaż mnie osobiście bardziej by jarał jakiś zestaw z fajną grą i mi się wydaje, że ja poczekam z zakupem swojego PlayStation do świąt. Oczekuję, że pojawi się jakiś zbandlowany Uncharted 2. Na tą grę bardzo, bardzo, bardzo liczę i myślę, że no skoro pierwszy Uncharted był w bundlach, to dlaczego nie ma być drugich? Jak najbardziej. Myślę, że są bardzo duże szanse na to. Tak, no troszeczkę... Może nawiążmy trochę do samego forum, ponieważ zostały założone w sumie dwa wątki związane z PlayStation 3 Slim i PlayStation 3 Fat. Pierwszy założył Doctor Who, drugi założył Jan Ogor. Jeżeli dobrze przeczytałem. W skrócie chodziło o to, że czy Sony mnie zrobi w konia, powiedzmy. Jakieś oczekiwania graczy na pewno są. Przed tą oficjalną premierą na Gamesconie było mnóstwo przecieków i tak dalej. Jeśli chodzi o samego Slima, no to mnóstwo graczy spodziewało się tak naprawdę nie wiadomo czego, ale jednak okazuje się, że chyba więcej jest takich rzeczy, które się ludziom nie podobają. Na przykład... Przysłuchujmy się, to jest jedna i ta sama konsola. To jest jedna i ta sama konsola. Tutaj Buster Dogs
takie stwierdzenie na naszym forum zarzucił, że Slim jest robiony typowo pod biedaków. Czyli ten, kto chciał mieć PlayStation 3 kupione, już dawno to kupił za jakąś kosmiczną cenę, oscylującą wokół 2000 zł nawet, a teraz Sony celuje w mniej zamożnych klientów. Czy zgadzacie się z tym, czy nie? Nie zgadzamy się. Nie, bo nie. Wypowiedź jest raz, że jest obraźliwa, a dwa, skoro to jest PS3 dla biedaków, to dlaczego nie jest tańsze? Skoro utrzymuje tą samą cenę, co przez ostatnie półtora roku, czy też rok, no nie widzę argumentów na poparcie tej tezy. No, dokładnie, bo taki był hałas o to, że PlayStation 3, ten FED się palcuje, tak? Dali jakiś świecący od fortepianu ten. Teraz zrobili wreszcie matowy, ładny i nagle się zrobiło dla biedaków. No, powiem ci, że to jest akurat powód, dla którego ja bym był gotów zmienić, bo sprzęt od Sony faktycznie dzięki temu wykończeniu Piano Black musi być polerowany dwa razy na tydzień. To mnie strasznie nerwuje, zwłaszcza w przypadku PSP, które cały czas trzymam w rękach. Nie, no dlatego właśnie widzę, że Sony jednak słucha ludzi, prawda, którzy oceniają te konsole. A pomimo tego chcę wrócić dalej do tego headsetu. Przecież o tym się mówi już nie od dzisiaj. No to wiesz, jak Sony to długo wszystko trawi. No tak. A jeśli chodzi o jakieś inne feature'y, no widziałem, że bardzo wielkie larum się podniosło i to już nie tylko na naszym forum, w ogóle w internecie, że nie będzie można zainstalować Linuxa na PlayStation 3. No tak naprawdę według mnie to jest... Konsola nie służy, nie powinna bynajmniej służyć do tego, żeby instalować na niej Linuxa. No, kurczę, jeżeli ktoś sobie tego Linuxa zainstalował, no to brawa dla niego, niech sobie go tam ma, ale dla mnie to w ogóle mija się z celem coś takiego. No i teraz wszyscy bardzo będą się, nie wiem, bardzo będą płakać, dlatego że nie będą mogli sobie Linuxa zainstalować na PlayStation 3. I teraz no. PlayStation 3 Slim jest B, bo nie można tego zrobić. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem, więc jest to dla mnie jakiś taki coś, czego nie będę płakał potem. No i mamy tutaj jeszcze użytkownik Jano Gor napisał, że fajnym dodatkiem wydaje się za to możliwość używania pilota od Bravii do obsługi PS3. No mnie osobiście to bardzo cieszy, ponieważ mam Bravię w domu i mam taki, właśnie na moim pilocie jest taki wycinek przycisków, których nigdy nie używałem, więc myślę, że czas na to. Najwyższy czas. Najwyższy czas, najwyższa odkurzyć te przyciski. Odkurzyć, właśnie. Telewizor nie jest jeszcze aż taki stary, ale przyciski już pewnie zdążyły się zakurzyć. Za to będą chodzić jak nowe. Wiesz, mnie to ani ziemi, ani grzeje, bo ani nie mam brawi, a pilota już zdążyłem kupić, także... Mhm. Nie wiem, czy prędzej się dorobię brawi, czy slima. W każdym razie wspomniałeś o instalowaniu zewnętrznych OS-ów w domyśle tego Linuxa. Tak. Ta sprawa również pojawiła się w innym temacie, który zapoczątkował Shadow River. Temat zwie się prosto i treściwie, czyli firmware 3.0. I tyczy się oczywiście nowego uaktualnienia do konsoli PS3. I w tym samym temacie MGenek pisze, że po udostępnieniu firmware'u 3.0 może się okazać, że PS3 nagle stała się niezgodna z umową, bo albo nie zainstaluję innego OS-a, w nawiasie, a wcześniej mogłem, jeżeli zrobię update, albo zainstaluję innego OS-a, albo nie pogram online, a wcześniej mogłem. Jeśli tak, to z takiego update'u zrezygnuję. No, tylko pytanie jest, czy instalacja zewnętrznego OS-u Linuxa jest faktycznie aż tak istotna? Według mnie nie i jeszcze raz to powtórzę, po prostu... Podejrzewam, że się w tym momencie bardzo narażam fanom PlayStation 3 i powiedzmy może jakiejś nawet scenie takiej linuxowo PlayStationo w wersji trzeciej. Ale bez przesady siedzi jakaś scena po piwnicach, instaluje całymi dniami Linuxa na PS3. No. Tak, no, z tego co ja pamiętam. W użytkowników mowa. Z tego co się orientuję, to nawet ludzie po prostu tworzą takie typowe dema scenowe na PlayStation 3 napisane pod tym Linuxem. Także no nie wiem, według mnie nie tędy droga i jeżeli... Wolałbym, żeby ci użytkownicy scenowali sobie na PC-cie, bo bardzo lubię oglądać demka pecetowe i myślę, że to jest świetne miejsce na takie, może nie tyle wybryki, ale na taką robotę, bo to jednak niektórzy naprawdę mają
świetne głowy do tego i chylę czoła przed nimi, ale na PlayStation wolałbym mieć po prostu porządny soft, porządny dashboard bez jakiejś kombinacji. Jeżeli może być konsola tańsza przez to, to tym bardziej. Jasne, zwłaszcza, że mam wrażenie, że modowanie, czy tam, przepraszam, przygotowanie takich demek, tych scen scenicznych, czy też instalowanie tych OS-ów i robienie nie wiadomo jakich cudów, w zasadzie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby pokazać, że można. Ale że można. Tak. Jeszcze skoro już raz pokazano, że można, no to fajnie, brawo. Możemy pokłonić czoła, ale czy jest sens? Mam znajomego, który też kupił PS3 całkiem niedawno. Postanowił zainstalować na nim Linuxa. Zainstalował. Pokazał mi tego Linuxa, popatrzyliśmy na siebie. No fajnie, jest. I co dalej? Czy teraz możemy coś zagrać? No nie wiem po co. No jeżeli komuś na tym faktycznie zależy i częściej używa konsoli do przygotowania takich tych demek, o których mówisz, czy też korzysta z konsoli jako komputera zainstalowanym systemem operacyjnym, to nie będzie płakał za możliwością grania w gry i po prostu sobie takiego update'u nie pobierze i zostanie przy swojej konsoli i ostatnim firmware'ze, którą obsługuje zewnętrzny system. Że myślę, że gra jest niewarta świeczki, że nie powinniśmy się w ogóle o to martwić. No też mi się tak wydaje, tym bardziej, że no ja mam takie wrażenie, że jednak instalowanie tych innych OS-ów na PlayStation czy na Xboxie kiedyś przecież tak samo było. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie taki ładny termin informatyczny, jest na to proof of concept, tak? Czyli po prostu ktoś robi to dla samego tego, że to się da i tak naprawdę nic dalej nie idzie z tym zrobić, chociaż... No. Do tego mam wrażenie, że ludzie się buntują z zasady, że coś... Bardziej z zasady, tak jest. Tak, coś im było wolno, a teraz się nagle okazuje, że już tego nie mogą. Mimo, że z tego nie korzystali, to chcą żyć w świadomości, że im wolno. Mówiliśmy też o zbundowanych headsetach, o możliwościach komunikacji. W przypadku tego firmware'u 3.0 również Katanka napisał w tym samym temacie. Oprócz tego, że jego zdaniem ten update wygląda bardzo dobrze, to pisał, tylko mogli dać tę cholerną komunikację głosową, aby zamknąć kilka jadaczek. No chyba, że będzie, ale nikt jeszcze o tym nie wspomniał. Jestem ciekaw, jak długo użytkownicy PlayStation będą musieli się prosić o dodanie rozmów. No, nie mam pojęcia za bardzo, tym bardziej, że ja nie jestem graczem PlayStation jeszcze. Mam nadzieję, że niedługo będę. Mam taką cichą nadzieję, że może do świąt, jak już będę kupował konsolę, to jednak te headsety PlayStation 3 będą. No, na razie będę trzymał kciuki, po prostu chyba tylko tyle mi zostało. Nie, w ogóle ten cały wątek, prawda, o tym firmware 3.0 został zdominowany przez ludzi narzekających na brak komunikacji. Tak? Zgadza się, ale... Ktoś opowiada na ten temat. Więc widać, że brakuje tego wszystkim. To nie jest tak, że narzekają na to jakaś tylko część ludzi. Sialala zwrócił uwagę na ciekawą informację. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Bardzo możliwe. Myślę, że przecież muzyka w grach na takich zasadach, jak jest to w Xboxie, może być objęta patentem. Rozmowy głosowe według tych samych zasad w Xboxie objęte patentem. Do tego ten ostatni patent z dołączaniem się graczy do koopa i pewnie kilkadziesiąt innych, o których nie wiemy. Kto ich tam wie, może sam mechanizm i pomysł jest faktycznie opatentowany i z tego względu wynika ta obsuwa. Nie mam pojęcia. No, według mnie, znaczy w ogóle jeśli chodzi o te patenty, to jest to troszeczkę, to jest to taki grząski grunt, bym mógł powiedzieć. Nie wszyscy te patenty lubią, tak? Obawiam się, że patenty stają się za bardzo ogólnikowe i za bardzo ogólne. Dojdziemy do takich sytuacji, że ktoś będzie patentował grę, która będzie dawała przyjemność z samej gry. No, zgadza się. Tak jak na przykład Janusz Waloński pisał na naszym forum, żeby opatentować na przykład papier toaletowy. I prawostronny ruch uliczny. Zgadza się. No dobra, a co odnośnie samego XMB? Powiem ci, że mam wrażenie, że
Sony podgląda trochę Xboxa, bo na Xboxie sytuacja wygląda w ten sposób, że kiedy włączasz konsolę, to czy chcesz, czy nie chcesz, jesteś bombardowany kilkoma informacjami. Wykonasz kilka ruchów góra-dół i wiesz, co jest nowego w filmach, wiesz, jakie nowe są trailery, wiesz, jakie są nowe dema i kilka jeszcze innych informacji, łącznie z tymi, kto jest online, czy masz jakieś wiadomości. Te informacje przez cały czas widzisz. Natomiast w XMB, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, to musisz pokonać od 3 do 4, 5 kroków. Żeby sprawdzić, kto jest online, musisz przeskoczyć kilka kolumn w prawo, prawda? Żeby zobaczyć, czy są jakieś nowe dema, to musisz wykonać ten ruch kilka kolumn w prawo, potem kilka linii w dół, a na koniec musisz jeszcze wejść do samego rynku, żeby móc je sprawdzić. Natomiast ten nowy update ma te wszystkie informacje umieścić na pierwszej stronie. To znaczy od razu będziesz widział, czy masz jakiś przyjaciół online, od razu będziesz widział, czy nadeszły jakieś nowe wiadomości, a te wszystkie najważniejsze rzeczy, które widzisz na Xboxie, czyli dema i filmy, mają być już nie tak głęboko, bo nie po 5 kliknięciach, tylko już po tym pierwszym, kiedy najedziesz na samą ikonę. Nie wiem, nie pamiętam teraz, czy to była ikona samego sklepu, czy też ikona tej żółtej belki, która do tej pory była w prawym górnym rogu. Że to jest, mam wrażenie, podglądanie Xboxa, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, no Jan Ogore też pisał o tym, że jego zdaniem powinno się odchudzić XMB, żeby działało szybciej, a nie pakować jakieś bezużyteczne animowane tła, czy jakieś, no nie wiem, co tam jeszcze jest na PlayStation. Z tymi tłami animowanymi to sytuacja wygląda tak, że nikt nie zmusza do korzystania. No właśnie, tego to nie będzie obowiązek posiadania animowanego tła, a z kolei pakowanie w ten XMB, no to tak jak mówił Marcin, przecież to ma być łatwiej, prawda, a nie gorzej. Po prostu mam wrażenie, że oni chcą skrócić odległość między tym frontem, tą pierwszą stroną, którą widzisz, a dostępem do informacji. I do sklepu, tak? Tak, bo im jest to ciężko sprzedać, bo na froncie jak włączasz Xboxa, to od razu masz 5 czy 6 okien tam w tle, gdzie się widzisz. Tak, tak. Natomiast tutaj musisz wchodzić do konkretnych działów, żeby się czegoś dowiedzieć. Też widziałem na tym filmie, który był zlinkowany w tym temacie. Bardzo fajna rzecz, że teraz sklep w zasadzie się pojawia w każdej kolumnie. Jest osobno w kolumnie gier, osobno w kolumnie z internetem, osobno w kolumnie z muzyką. Także gdzie byś nie wszedł, to masz bezpośrednio odsyłacz do sklepu. I nawet nie trzeba go, zdaje się, kliknąć, tylko na niego najechać. Włącza się sam. Z prawej strony z tła nagle się wyłaniają informacje, co jest dostępnego. To najważniejsze, to najbardziej promowane. Czyli no, skracają tą drogę, skracają drogę od wejścia do dostarczenia informacji. Myślę, że jednak Sony zobaczyło w końcu, że tak naprawdę chyba pieniądze im uciekają i jakoś chcą graczom ułatwić to, żeby mogli te pieniądze u nich zostawić. Tak, to... No to chodzi, nie? No. Także mamy coś na plus. No dobra, skoro już jesteśmy przy firmware'ze i update'cie u Sony, niedawno pojawił się też update naszego Dasha Xboxowego. Pojawił się również temat na forum założony przez Catalysta, czyli taka ogólna dyskusja na temat Dasha Xboxa 360. Jakie są wasze wrażenia? No według mnie dużo się nie zmieniło. Tak naprawdę ciężko jest z poziomu polskiego gracza powiedzieć, co jest fajnego nowego w dashboardzie Xboxa, ponieważ mamy Games on Demand, mamy powiedzmy Netflixa uaktualnionego. Nie bez powodu mamy z nami Wojtka, który nam może powiedzieć, jak to jest. Tak, Wojtek, może opowiedz, jak to jest na innej planecie, jak gracze Xboxowi mogą korzystać z nowości, które dał nam Microsoft. Także nowy update, największą furorę zrobił Netflixem. Netflixem, gdzie teraz mamy możliwość wybierania, sortowania i
przeszukiwania całego katalogu Netflixa z poziomu konsoli. Już nie musimy siedzieć przy komputerze, żeby sobie znaleźć jakiś film i dawać. Jest to, na to czekało naprawdę dużo ludzi. Było bardzo upierdliwe, gdy musiałeś iść do komputera, coś znaleźć, poczekać chwilę, aż to się pojawiło, prawda, na Xboxie i dopiero wtedy oglądać. Nie, teraz już możemy sobie wszystko już z poziomu konsoli. Mhm. A także te felerne awatary, tak? I sklep z ubrankami, który sklep z ubrankami. Pomimo mnóstwo narzekań i jakiejś takiej krytyki, zwłaszcza jeżeli chodzi o ceny to jakichś tam różnych pierdół, mhm. to robi, z tego dziś czytałem, że robi po prostu straszne pieniądze dla Microsoftu. Krytyka nie krytyka, ale pierwszego dnia po wejściu nowego dashboardu ja już miałem mieć świetny i koszulkę. Też tak. Tak, ja widziałem, że Kubar w pewnym momencie zmienił się w ufolutka i. Tak jest. Sam niestety kupiłem, znaczy niestety, no. Ja jestem zadowolony z mojego miecza świetnego, nie wiem jak ty. Ja jestem też bardzo zadowolony z mojego miecza świetnego, także z całej zbroi klon supera. Wyglądałbym niewiele gorzej niż ty, gdyby nie to, że skończyły mi się fundusze, ale następnym razem przy zakupie jakiejś gry wyląduję w zbroi. Okay. Czyli następne, tak. Następne, co się pojawiło, no to wspaniałe Games on Demand, które są po prostu... cena jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem jak w Polsce widzieć na tę cenę, ale w Stanach po prostu ludzie strasznie narzekają. To jest, zdaje się, 20 dolców, prawda? Mamy 20 dolców, czy nawet 20 funtów? 9 dolców za gry, które można dostać nowe, ofoliowane w sklepie za $5, $10. Także nie wiem jaki jest cel wypuszczania. Nie, może to jest tak, że budzisz się o trzeciej w nocy zlany potem i stwierdzasz, cholera, muszę zagrać w Mass Effecta. No. Jedynkę, tak? Wszystko pozamykane, zamieć śnieżne, nie możesz jechać. Wątpię nawet wtedy, czy ktoś by się skusił na taką cenę. Ale wiecie co, zamknięty, no, masz okazję, żeby kupić. Tak, no, miałem nadzieję, że to będzie wyglądało tak, że po prostu będą się pojawiały razem z nowościami w sklepie, będą nawet te parę dni później będą się pojawiały, nawet czyli, w tej samej cenie. Czyli jako... myślałeś o tym, że na przykład Wolfensteina byś mógł kupić już tam, tak? Tak. Bezpośrednio tak. W cyfrowej dystrybucji. Przy czym już długo przed update'em okazało się, że tak na pewno nie będzie. Microsoft nie może się dogadać ze zwykłymi sklepami sprzedającymi gry w pudełkach, więc... Czy ja myślę, że dla tych sklepów to jest ogromna... Nie pojawi. Tak, no dla tych sklepów to jest jednak ogromny zysk, jeżeli... Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie będzie sprzedawał konsoli Microsoftu, jeśli Microsoft nie da im zarobić potem na grach, tak? Dokładnie, zwłaszcza, że między Microsoftem a zwykłym użytkownikiem jest chyba 3 czy 4, powiedzmy, prawda, nazwijmy to osoby, które się zajmują jeszcze tą grą. Całą gałąź gospodarki byś... Dokładnie, musieliby uciąć całą jedną wielką gałąź, więc jest to raczej... No raczej niemożliwe, tym bardziej w tak wielkim kraju jak USA. A jak wam ten update, po tym update'cie działa sama konsola? Bo cały czas obiecują, że będzie działać szybciej, a od czasu wprowadzenia awatarów muszę powiedzieć, że potrafi się zaciąć. Jak wachluje góra-dół, lewo-prawo, to zdarza mu się przyciąć, zwłaszcza na zakładce przyjaciół. I do tej pory tego nie wyeliminowali. Jak były te stare blady, to nigdy mi się nie zacięło. Natomiast teraz potrafi przystanąć tak nawet do 10 sekund. Ja powiem szczerze, że nie odczuwam tego, ponieważ mam za mało przyjaciół. Ale dobrze, podcast idzie do przodu, przyjaciele się pojawiają nowi, także myślę, że za jakiś czas zacznę odczuwać tą dolegliwość. Tak, z tym przyjaciółmi rzeczywiście jest problem. On potrafi się tam na chwilę przyciąć przy tym. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie moja Nie. No, widzę, no mamy chyba, wszyscy mamy jakiś dobry internet, prawda? I pomimo tego ta lista przyjaciół potrafi się zaciąć. Ja też podejrzewałem, że to może wynikać z jakości połączenia internetowego, no ale kurczę, nie takie rzeczy już na mniejszym łączu dźwigało. Mm-hmm, Oczywiście, to, no, tym bardziej, że ja myślę, że to niewiele trzeba tego łącza, żeby coś takiego uciągnąć. Także no właśnie, no 10 lalek ściągnąć, no bez przesady. Nie, ale nawet ta, która masz w tym powciśnięciu
tego gajda, prawda? Tak. Ona też się potrafi zaciąć, także to nie jest tylko... Mi się wydaje właśnie, że ten gajd bardziej się zacina niż cały dashboard, cała reszta dashboardu. Takie mam wrażenie. No w każdym razie update tego nie nareperował i to dalej stanowi problem. Może kiedyś. Tak, może kiedyś. A wracając jeszcze do tej ceny gier na Games on Demand, mi się tak naprawdę wydaje, że to jest po prostu najzwyklejsze prawo popytu podaży, czyli gry kosztują tyle, ile użytkownicy są zdolni za nie płacić. Ja podejrzewam, że jest mnóstwo ludzi, którzy kupują gry po takich cenach i Microsoft widzi, że te gry schodzą. Po prostu takie ceny się pojawiają, no nie ma co się oszukiwać. Ktoś na całym świecie na pewno kupi tę grę, prawda? Jasne, oczywiście. I tam nic nie kosztuje. Tak jest. Tylko tyle, co przygotować fronty do wklejenia do sklepu. No plus ewentualnie może jakieś umowy z producentami, nie wiem dokładnie na czym, jak to się odbywa, dlatego nie chcę tutaj jakichś błędnych informacji podawać, ale myślę, że to nie jest... Gdyby im się nie opłacało, to by nie podejmowali w ogóle prób. To jest, podejrzewam, ta sama sytuacja, co z ubrankami, których nie chcieliśmy kupować, a ulegliśmy. Ulegliśmy i widzę, że niby wszyscy narzekają jednak na te ubranka, że płacić za ubranka, ale tak jak na przykład Aleksiej napisał, za to sklep z ubrankami super, pewnie kiedyś coś kupię, zwłaszcza, że koszulki kosztują jakieś 3 złote, także mimo wszystko jednak każdy coś tam sobie kupi, wykupiliście miecz świetny, tak? No bo to wszystko wynika z perfidnej polityki punktów, bo zawsze zostaje reszta i zawsze wychodzi z założenia, że z tą resztą i tak nic nie zrobisz. Zgadza się. Reszta leci na te ciuchy. Ostatnio miałem 400 punktów, które trzymałem chyba przez kilka miesięcy, nie było kompletnie na co je wydać i w końcu kupiłem następną zdrabkę. No i teraz znowu mam 1400, podejrzewam, że kupię jakąś grę za niedługo i znowu mi zostanie 200, także no... No za 1400 to byś się ubrał. 1400 to już byś mógł nawet wiedzieć. No dobrze. Porządnego kupić. Tak, porządnego, właśnie. Tych gier porządny wyszło troszeczkę ostatnio. Ja się skusiłem na Trials HD w końcu, mimo tego, że Kubar trochę mi odradzał, mówił, że mam sobie pograć w demko, ale jak ja zagrałem w demko, to po prostu... Na drugi dzień prawie się spóźniłem do pracy, bo nie sprzespałem pół nocy, tak? Wymaksowałem to demko najmocniej jak się dało. Kupiłem na następny dzień, kupiłem pełną wersję, no i w tym momencie mam chyba poziom medium cały zrobiony na gold. Tamte poprzednie to nawet nie wspominam, bo one są dosyć proste, ale wszystkie kolejne to są wyzwania już. Są wyzwania. Nigdy mnie nie rajcowała elastomania, nie podejrzewam, żeby mi Trials podeszło. Ja jestem wielkim fanem. Za mało się tam dzieje. Tak, jestem wielkim fanem Elastomanii. Może nie tyle w Elastomanie, ale była jeszcze był taki klon, co się nazywał Akros, był chyba X-Moto. One były praktycznie identyczne, te gry, także... Klonów było pewno tyle samo, jak nie więcej, co i skoków z Tak, także mówię, no Trials HD bardzo mi się podoba i jest to chyba jeden z lepszych zakupów na Xbox Live Arcade, którego dokonałem w ostatnich miesiącach, nie wiem, podoba mi się chyba tylko Lost and Damned równie dobrze, mimo tego, że minimalnie chyba więcej zabawy jest z Trials, także... Nie, polecasz, tak? Polecam, jeżeli ktoś jest fanem Elastomanii, to... Must have. Mnie natomiast bardziej interesuje Shadow Complex, w którym się strasznie łamie, bo dotarła do nas informacja, że można grać w demo, nie kupując gry. Jest to naganne moralnie i cały czas się łamie. I taki temat też, zdaje się, był, prawda? Był. Właśnie nie wiadomo, od czego zacząć, nie? Czy mówić o grze, czy mówić o tym, że można w nią zagrać za darmo. Zacznijmy od gry, żeby słuchacze wiedzieli, czy warto faktycznie w tą grać za darmo. Nie polecamy gry za darmo, tak? Mówmy się, że... Jest to nieeleganckie. Bardziej, że nie będzie achievementów, tak? Nie ma achievementów i z tego, co czytałem, to nie możesz wyjść z gry, tak? Czyli musisz cały czas... Mhm. Ja z ciekawości odpaliłem to demo, żeby sprawdzić, czy ten trik faktycznie działa. Ja nie przeszedłem demo jeszcze.
Zacząłem grać może 10 albo 20 minut po tym demie i potem mi się przypomniało, kurczę, jest demo nowego Colina, trzeba by je ściągnąć. No ale nie zrobię save'a, nie mogę wejść do rynku bez opuszczenia gry, to sobie myślę, to machnąłem. Właśnie, próbowałeś Marcin kiedyś właśnie coś kupić grając? Czemu tego nie udało mi się. No i nie ma, bo cię rozłączy. A to przecież nie powinien być jakiś duży problem, prawda? Z poziomu guide'a. No ten multitasking to jest, wiesz, takie trochę z przymrużeniem oka. Okej. W każdym razie, no, zrezygnowałem z takiego grania, bo stwierdziłem, że to żadna przyjemność z przymusu siedzieć przez 6 godzin non-stop. Jak będę chciał zagrać w tą grę, to ją chyba najzwyczajniej w świecie kupię. Ja zagrałem w to demko wczoraj bodajże. Przeszedłem je, tak powiedzmy, nie wiem czy do połowy, czy do końca. Zatrzymałem się chyba w tym miejscu, gdzie była woda. No i tak na szybko z wrażeń Shadow Complex całkiem mi się podoba, ale podoba mi się w nim fabuła, a nie sama rozgrywka. Także fabularnie podeszli no, dosyć sztampowo, ale powiedziałbym ciekawie. Tylko tyle, że no, sama rozgrywka jest jak gdyby taka... Według mnie ona jest troszeczkę toporna. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie. Ten nasz bohater, on się tak troszeczkę dziwnie... Nie obraca się tak, jakbym chciał. On jakoś tak wolno reaguje na ruchy padem. Mimo tego, że się strzela całkiem przyjemnie, to ja jednak odczuwam jakiś taki trochę dyskomfort grania w tą pozycję. Także... Generalnie na plus, ale mówię, bardzo mi się na razie spodobała fabuła, bo nie spodziewałem się, że tam będzie jakaś dziewczyna, która gdzieś tam zostanie porwana, czy coś w tym stylu. Ja myślałem, że to będzie bardziej... Tu masz pistolet, strzelaj. Tak, masz pistolet, strzelaj do tego robota, tutaj idziesz cały czas w prawo, koniec. Mi się podoba z tego względu, że przypomina mi starą grę, w którą kiedyś grałem, Black Thorn zdaje się nazywała. Tak. Gra Blizzarda. I tam mi się podobało w tej grze, co jest również w tej, w Shadow Complex, że każda plansza to jest taki mały kill room, który można podejść na różne sposoby. On jest napakowany szczegółami. Po prostu na jednej planszy masz nagromadzenie różnych małych szczegółów. I mimo, że jest to jedna plansza, to możesz ją przejść, no powiedzmy, na dwa, trzy sposoby może. To mi się podoba. Mhm. Znaczy, ja się troszeczkę spodziewałem po Shadow Complex tego, że to będzie bardziej coś w stylu, tak jak był Duke Nukem Manhattan Project, nie wiem czy graliście. Pamiętam. Tak, on był taki bardzo arkadowy, taka typowa strzelanka właśnie bez jakiejś zbędnej fabuły czy coś w tym stylu. Tego się spodziewałem po Shadow Complex, no i tak trochę się zawiodłem. No, Manhattan Project by się bardziej nadawał na live'a niż Shadow Complex. Dokładnie. Myślę, że to jest właśnie to. Shadow Complex jest w pół drogi między tytułem budżetowym z live'a a pełnoprawną grą. Mhm. Tym bardziej, nie wygląda w ogóle, nie? Jakby była z live'a, prawda? Tak, no i nie wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Wygląda dobrze. No, Unreal Engine jednak robi swoje, chociaż mnóstwo głosów jest takich, że to już się wszystkim przejadło. Nikt nie. Znaczy, wiele ludzi już nie może patrzeć po prostu, bo wiecznie to samo widzi na ekranie. I te same błędy, no, ale i tak dalej. W takiej postaci pierwszy raz, prawda, widzimy więc. Tak, zgadza się. Nawiązując do naszej ostatniej rozmowy o Batmanie, o dziwo, nie wszystko się tam świeci jak psu jajca. A właśnie, może jeszcze wrócę do tego Batmana chwilę. Ja nie wiem, czy mieliście też takie wrażenie w Batmanie, że bardzo mi się podobały animacje postaci, szczególnie Joker i te jego ruchy i tak dalej, ale według mnie animacja Batmana, to on chodzi jakby po prostu miał, nie wiem, no, za przeproszeniem, kij w dupie. Batman chodzi jak pudzian. Tak, no on praktycznie w ogóle, ja nie wiem, wystarczy spojrzeć chociażby na Assassin's Creed 1, gdzie animacja Altaira to było po prostu mistrzostwo świata. No a tutaj mamy kikiełkę. Mam wrażenie, że to wynika bardziej z pewności siebie, bo jak ja zobaczyłem, jak Batman chodzi, to przestałem biegać i wszędzie szedłem. Może Batman, ubrał za ciasne slipki. Może ubrał. Batman chodzi jak John Wayne w westernie. On się nie musi śpieszyć, on ma na wszystko oko. Na wszystko czas. No dobra. Są takie gry, w których zamiast biegać, wolę chodzić. Wolałem chodzić w GTA zamiast biegać, bo wyglądałem wtedy
poważniej, tak samo wolę chodzić Batmanem niż... Ja powiem szczerze, że dopiero w połowie demka zorientowałem się, że w Batmanie można biegać. I tak z początku chodziłem dookoła i mówię, kurczę, przecież tu... Co tu zrobić, żeby on pobiegł? I tak wciskam wszystkie guziki po kolei, o, biegnie, jest. Doszedłeś. A to jest ogólne wrażenia z Shadow Complex. Polecasz? Jezu, ja osobiście uważam, że gra jest naprawdę fantastyczna. Totalnie, ale totalnie nie wygląda, jakby to był tytuł z Xbox Live Arcade. Osobiście ma wszystko, co ja lubię w grach, czyli ma trochę strzelania, trochę zwiedzania, ma levelowanie, jakieś nowe broni, upgrade'y i super muzykę. Super, jest naprawdę później jak kupicie pewną część, naprawdę zaczyna się muzyka taka fortepianowa, trochę klasyczna. Naprawdę, ja osobiście polecam. Przeszedłem już dwa razy. No właśnie, czy żeby zrobić na 100%, to trzeba ją przejść 2-3 razy? Żeby przejść na 100%? To znaczy inaczej. Żeby mieć 50 level i dostać za to achievement, to trzeba przejść 6 razy z tego, co naliczyłem. No nie, żeby zrobić 100%? Nie, to po prostu wszystko robisz w jednej grze. Po prostu nie podchodzisz do ostatniego bossa, Bardziej mnie interesuje to, czy zobaczę wszystko, co jest do zobaczenia grając za pierwszym razem, bo czy zbiorę wszystkie kulki, kryształki, gwiazdki i tak dalej, to jest mniejsza z tym, ale czy... Mniejsza z tym, nie, wszystko zobaczysz tak, bez zbierania wszystkiego. No to świetnie, bo chodzi mi o to, żeby mi nic z historii nie uciekło przy jednej grze. Jest tam jakiś jeden element wyposażenia, którego nie dostaniesz bez zebrania już tam 12 kluczy, ale to nie jest jakiś... Nie jest coś, z czym się zmieni, prawda, akcja gry albo zakończenie, więc... Świetnie. A powiedzcie mi, jak jest z długością Shadow Complex? Czy to jest gra na 2 godziny, czy to jest gra na 3 godziny, czy to na przykład na 10 godzin? To zależy od tego, jak chcesz w to grać, prawda? Jeżeli chcesz wszystko pozbierać i jakieś tam lepsze upgrade'y broni, no to ta gra zajmuje naprawdę mnóstwo czasu. Te wszystkie takie skrytki, jakieś ukryte pokoje... To wszystko zajmuje tyle czasu, samo wykombinowanie tego, jak tam się dostać, bierze dużo czasu. Ale jeżeli chcesz przejść po prostu grę, to jest jakieś za pierwszym razem 5-6 godzin. No to i tak nieźle. Znaczy ja się wczoraj na pół godziny zatrzymałem przy tej wodzie i nie wiedziałem, co tam zrobić. W końcu wyłączyłem, poszedłem spać. Że jeżeli to są tego typu zagadki, albo ja może jestem za tępy do tego. Nie, no wiesz, woda się sama nie przepłynie. Zgadza się. Także okej, jeżeli chociaż na tyle starcza, no to myślę, że rzeczywiście warto wydać 1200 punktów. No trochę mnie boli, że te wszystkie gry, które wychodzą, są po 1200 punktów. Ja się spodziewałem po Xbox Live Arcade jednak tej ceny 800, takiej maksymalnej, no 1000 ewentualnie, ale wszystko powyżej to już moim zdaniem jest troszeczkę przegięcie. A ja myślę, że ta gra akurat jest warta tych pieniędzy. Jest warta? No to będzie trzeba dokupić do Trials HD, będzie trzeba dokupić Shadow Complex w takim razie. I zostanie mi 200 punktów i co, mam sobie kupić piłkę? Kupisz sobie skarpetki albo nie, albo zegarek. Mój chłopek na awatarku bardzo mi się podoba. Ale zegarek mu się przydał, nie? Nie, ja nie noszę zegarka. Ja tego awatara nie zmieniłem od początku, kiedy włączyłem Xboxa po raz pierwszy. Znaczy po raz pierwszy, kiedy wszedł ten update Dasha z awatarami. I sobie go tam mam od tego czasu i on mi się podoba. Nie wiem, jakoś tak... Nie wiem, co by musiało być do niego, jaki dodatek, żebym go jakoś ubrał. No ewentualnie może to, co ma się pojawić w najbliższej przyszłości, czyli... Trofea z samych gier. Tak, trofea z samych gier. Jeżeli chodzi właśnie o awatary, jakieś ciuchy. Myślę, że to jest akurat fajny pomysł, bo ja osobiście wolałbym jednak za wytrwałą grę dostać coś fajnego, unikalnego niż po prostu to kupować. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale na przykład wolałbym, nie wiem, jeżeli za wymaksowanie GTA byłoby naprawdę coś fajnego, to siedziałbym i maksował to GTA przez kilka dni czy tygodni i miałbym z tego niesamowitą frajdę, a tak co, nie wiem, wydam 5 zł. Nawet jakbyś dostał koszulkę z napisem wymaksowałem GTA?
Tak. Tutaj, tak. Tak jak ta koszulka, która jest do kupienia z Monkey Island, znalazłem. Tak. Znalazłem skarb na wyspie Mele, jedyne co dostałem, to ta głupia koszulka. Ale to wydaje mi się, że to jest akurat takie ciekawe. No, ja myślę, że nawet jakiś, niekoniecznie koszulka, ale jakiś gadżet z GTA, nie wiem, pistolet na przykład. No nie, awatar nie. Nigdy nie będzie pistoletu trzymał. Ale coś by się na pewno znalazło. Ale miecz świetny jest, więc jest tak. Dobrze. Miecz świetny jest. To jest elegancka broń na elegancki czas. Nie jestem fanem Star Wars ani jakichś takich kosmicznych klimatów, także ten miecz świetny absolutnie mnie nie interesuje. Heretyk. Wolałbym na przykład coś takiego, co powiedzmy nie zabija, to może, nie wiem, piłkę z FIFA, o, coś w tym stylu. Piłki akurat zdaje się są, tylko z tego co pamiętam to do kosza. Do kosza chyba są piłki. Piłka jest piłka, sztuki się liczą. I pieniądze to dalej. Lecą. Dobra. Co mamy dalej? Co mamy dalej na liście? Alan Wake, który... Wrócił. Alan Wake wrócił. Wrócił na usta forumowiczów. Właściwie powinniśmy powiedzieć Alan Wake i sprzęt budowlany, tak? Tak się prawie jak Bob Budowniczy. Jak Bob Budowniczy, tak. Na forum pojawił wątek. Kto go wskrzesił? Przez Jojok21, który napisał: wrażenia po obejrzeniu. Jest dobrze, wykrzyknik. Muzyka, grafika na wysokim poziomie. Fajny klimacik. Tylko niestety już pod tym postem zaczęła się cała galeria krytyki. Nie wiem, może przytoczę parę cytatów. Ten filmik to marketingowy bełkot. Grafika mnie zawiodła, ale to, co spowodowało spadek hype'u mnie na tą grę, to jakieś telekinezy inne gówna. Mam wielkie obawy, że wyjdzie z tego drugi To Human. Nie wiem, jakim cudem to ma być podobne do To Human, ale okej. Okay. Marcin, ty też widzę, maczałeś palce w tym wątku. No nie mogę się powstrzymać, bo i na mnie tak działa ten tytuł. Czyli co? Spodziewaliście się czegoś innego po Alanie? Ja osobiście nigdy nie miałem jakiegoś dużych nadziei związanych z tą grą. Nie wiem, nie czekam specjalnie. Na pewno zagram, kiedy się pojawi, ale żebym był jakoś specjalnie napalony, no to nie mogę powiedzieć. Ta gra była od początku sprzedawana trochę inaczej, niż mam wrażenie ona faktycznie jest. Bo sprzedawana była bardziej jak Twin Peaks Lyncha, a faktycznie wygląda jak, powiedzmy, klon Alone in the Dark. Właśnie, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tak, chciałem, żeby Alone in the Dark tak wyglądał. Jak wychodził, niestety. No. Nie wiem, kto lepiej by na tym wyszedł, gdyby Alone in the Dark wyglądał jak Alan Wake. Nie wiem, jakiś taki klimat z tych filmików, które oglądam właśnie o Alanie Wake'u. Wolałbym, żeby to się nazywało Alone in the Dark. Jakoś bardziej by mi to pasowało. Tak, bo on na tych filmach, które były pokazywane przed E3, wyglądał naprawdę interesująco. Czy mnie przede wszystkim interesowało, ja wyobrażałem sobie Alana Wake'a jako taką przygodówkę, powiedzmy, bardziej jakieś zagadki, tak, fajna to chyba tak miało wyglądać na początku. Tak, a z tego co ja widzę po filmikach, to jest po prostu, nie wiem, co chwilę strzelanie do zombie czy do jakichś potworów, po prostu Resident Evil mi się od razu przypomina, nie wiem dlaczego, Residenta jakoś tak nie trawiłem i jeżeli Alan Wake cały ma tak wyglądać, no to chyba sobie podaruję, mimo tego, że czekałem na tą grę przez cały rok, ale widzę, że... No, że nie wygląda to zachęcająco w tej chwili. Ja miałem wrażenie, że on będzie podobny bardziej do Fahrenheita, czy też teraz do Heavy Raina. Właśnie, ja miałem takie samo wrażenie. No i a druga sprawa to taka, że te pierwsze screeny, kiedy były pokazane? 1,5 roku temu? 2 lata temu? Dwa lata temu. Wtedy to był opad szczena, a teraz jak na niego patrzę, no to jest tak... Trzyma poziom. Ale... Tak, to jest właśnie to, co Katalist pisał na forum, czyli pamiętacie, jak kilka lat temu pokazywali screeny, wszyscy się jarali na maksa, a teraz to już niestety nie robi wrażenia. No myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie i rzeczywiście tak jest. Zgadza się, jak się nie zepną i nie sprężą, to w ciągu następnego pół roku już się tak zdezaktualizuje, że już nikt nie będzie chciał na niego spojrzeć. I wtedy mogłaby go uratować tylko i wyłącznie wyjątkowo interesująca historia. A te koparki to nie przemawiają do mnie. Nie? Czy sama historia jeszcze powiedzmy może jakoś trzymać poziom, on tam na razie goni za jakimś gościem, ale no nie, no, ja nie przekonuję. Historia zapowiada się przyzwoicie, tam ginie mu żona, prawda, w sensie, że tak. nie może jej znaleźć, że nie wiadomo czy żyje w śnie, czy w świecie realnym, takie
na poziomie Kinga. Może być fajne, tylko chodzi o sam... Tylko nikt tego nie zrozumie. Chodzi o rozgrywkę, prawda? Trzeba będzie zagrać przynajmniej trzy razy, tak jak z oglądaniem na przykład Memento. Mhm. Tylko bardziej mnie martwi sam gameplay, no, sam ten core, jak będzie wyglądała sama gra, bo gdyby to było idź, porozmawiaj, przynieś, zanieś, to by było fajnie, a na przykład gdyby były elementy strzelania, kiedy faktycznie trzeba by oddać strzał, to nie bałbym się, gdyby to było 2-3 razy w ciągu całej gry, to byłby jakiś taki naprawdę napakowany emocjami moment, że musisz oddać strzał i wystarczyłby mi w tym momencie quick time event. Nawet nie tak bardzo quick, tylko przez 5 sekund na ekranie do podjęcia decyzja, czy chcesz strzelić, czy też nie. Pewnie, jakaś fajna animacja, coś w tym stylu i to zupełnie inaczej buduje klimat gry niż takie ciągłe strzelanie. Gdyby Alan Wake w ciągu gry dwa razy albo raz oddał strzał, to by robiło większe wrażenie niż jakby biegał jak szeryf po całym mieście i strzelał do wszystkiego, co się rusza. Dokładnie, no ja mam obawy, że to niestety będzie shooter bardziej niż jakiś taki survival horror. No. Ja osobiście nigdy nie przepadałem za jakimiś takimi grami, gdzie się strzela do potworów i w ogóle... Jeżeli już ktoś ma fajną fabułę, to ja tych potworów po prostu nie trawię w grach. Także jeżeli mam potwory, no to ja do potworów to ja mogę sobie postrzelać grając, nie wiem, w Sirius sama na PC, tak. A jeżeli ja już jestem, gram człowiekiem, to ja tych potworów po prostu nie lubię. Ewentualnie jak mam strzelać w ludzi. Najstraszniejszym potworem jest sam człowiek, a... Gdzieś to chyba sprawa tyczyła się filmów, gdzieś kiedyś czytałem, że najstraszniejsze są te potwory, których nie widać na ekranie. Mhm. I coś w tym jest. Dobra. Okay. Czyli co, nie spodziewamy się po Alanie Wake'u nie wiadomo czego? To znaczy, no ja nie stawiam krzyżyka jeszcze na nim. Cały czas mam nadzieję, że coś się da ugrać. Poza tym targi mają to do siebie, że ciężko na nich sprzedać elementy przygodówkowe, fabularne. Na targach trzeba pokazać gameplay, prawda? No bo jeżeli do stanowiska jest kolejka 120 osób, a pokazuje się przygodówkę, to nie można sobie pozwolić na to, żeby ktoś grał 20 minut. No nie ma szans. Ten, co będzie stał na końcu kolejki, po prostu pójdzie sobie do domu. Trzeba pokazać 5-10 minut tego, jak bardzo elastyczny jest silnik, co można zrobić. Mhm. W takich wypadkach najlepiej sprzedają się takie właśnie elementy zręcznościowe. Także dajmy mu szansę. Dobra, będziemy czekali, zobaczymy kiedy on wyjdzie tak naprawdę i wtedy ocenimy, może rzeczywiście, może ta fabuła jakoś tam zaskoczy i będzie coś ciekawego. Mimo wszystko bądźmy dobrej myśli. Dobra, został nam jeszcze jeden temat do omówienia, z tych takich powodów. Dwa, tak. Jeden ten bonusowy. Jeden temat to jest, on mnie troszeczkę zaciekawił, chociaż spodziewałem się, że on się trochę inaczej rozwinie. Chodzi mianowicie o gry bez pudełek, który ten topic rozpoczął Ols. On zaobserwował, że na Allegro od jakiegoś czasu pojawia się mnóstwo tanich gier sprzedawanych jako same płyty DVD, w ogóle bez książeczek, bez pudełek. No i według niego ze zdjęć można twierdzić, że te nośniki są oryginalne, ceny niskie. No i pyta forumowiczów, czy to rzeczywiście według nas jest legalne i czego my się spodziewamy, gdy widzimy taką aukcję. Do mnie dotarła płyta w tym tygodniu, którą kupiłem na Allegro bez pudełka. I według mojej ekspertyzy ona jest oryginalna. Mhm. Także... W takim razie czemu ktoś sprzedaje gry bez pudełek albo bez instrukcji? To znaczy, źródło ich pochodzenia jest inną sprawą. Inną sprawą. Albo jeżeli ktoś sprzedaje grę z instrukcją, ale bez pudełka. To jest pytanie, co się stało z pudełką. Ciężko mi wyrokować, jeżeli na przykład nie ma nic, pudełka, instrukcji i tak dalej. No, domyślam się, tak to sobie tłumaczyłem, bo to one są, oczywiście w większości pochodzą te płyty z wysp, prawda? Ktoś siedzi teraz... Polaków jest masa na wyspach. No i przysyłają te płyty wykupowane na jakichś wyprzedażach, likwidacje sklepów i tak dalej. Mhm. Pakowane są paczki, przesyłane do Polski. Wiem, że taki proceder kwitnie. Może to jest złe określenie, bo sugeruje negatywne
nacechowanie tego, tej całej akcji. Natomiast no, dzieje się tak, że ludzie wysyłają z Anglii, to trafia do Polski, a w Polsce ląduje na Allegro. Tłumaczyłem to sobie w ten sposób, że taniej jest wysłać 23 samych płyt zapakowanych w papier niż 20 pudełek w pudełkach. No myślę, że to jest całkiem trafne wyjaśnienie. Tutaj według Hansa, który pisał na forum, to są jakieś albo jakieś płyty promocyjne, albo jakieś odrzuty, jakieś wersje do recenzji, albo coś, nie wiem, jakieś płyty, które miały trafić na zniszczenie. Gdzieś ktoś je tam, powiedzmy, podprowadził, może brzydko mówiąc. Nie wiem, jak to może być z płytami do recenzji, ale spodziewam się na przykład, że to mogą być, no, na Zachodzie funkcjonują z powodzeniem wypożyczalnie gier. Podejrzewam, że to mogą być gry, które już były wypożyczone tyle razy, że są wycofywane, bo już je na przykład połowa konsol nie chciała czytać. Rok czy półtora temu, zaraz po tym jak kupiłem Xboxa, to zamówiłem sobie Fight Night, wtedy trzecią rundę, czyli trzecią część. Mhm. Również bez pudełka, ona do mnie przyszła, była strasznie porysowana i konsola mi jej w ogóle nie chciała czytać. Oczywiście odesłałem, dogadałem się z gościem. Ale podejrzewam, że to mogła być właśnie płyta takiego pochodzenia. Wycofana z użytku, bo zbyt wielu klientów zgłaszało problem z płytą, no a ktoś ją wysłał do Polski, wystawił na Allegro. I Polacy wszystko wezmą, tak? Wystawił ją na Allegro z nadzieją, że może się akurat uda ją odczytać i koleś nie będzie się pienił. No. Mhm. Ja moją płytę zwróciłem temu gościowi, a to mu nie przeszkodziło w handlowaniu nią dalej, bo za tydzień znów się pojawiła na aukcji. Znowu ktoś ją kupił pewnie. Pewnie tak. Ja też zabrałem głos w tym wątku, ponieważ ja jestem, powiedzmy, takim kolekcjonerem gier, a często też się zdarza na Allegro, że są wystawiane jakieś pudełka, gry na przykład w samym pudełku bez instrukcji. Ja podejrzewam, że to są jakieś właśnie wersje takie, które są do recenzji wysyłane, bo z tego co gdzieś tam słyszałem, mam nadzieję, że... mają taką informację, tak. Promotional copy, prawda? Właśnie. Tak właśnie to są ewidentnie jakieś takie może nie do recenzji, ale dorzucane gdzieś, rozdawane. Na przykład tak jak u nas w Epikach stoją stędy z jakąś grą, to może być taka kopia. Tak jest. Ja kupiłem swego czasu Mass Effecta pierwszego na Allegro, który właśnie przyszedł do mnie w takiej formie. Ja się spodziewałem, że on będzie miał okładkę, znaczy nie okładkę, tylko instrukcję w środku, bo ja jestem kolekcjonerem, także chciałbym, żeby tak gry wszystkie wyglądały. Jeżeli nie ma na przykład instrukcji w grze, której kupuję, to jakoś bardzo mnie to boli. Dlatego no jakoś tak, nie wiem, no, ten Mass Effect sobie leży na półce, ale on jest też... Inne gry, które tam stoją obok, go nie kochają. Bo... Ale ja znam to uczucie, bo ja leżę w łóżku w środku nocy i sobie myślę, kurczę, ale tą jedną grę to mam bez okładki. Ona mi tam nie... Właśnie, ja właśnie... Przesadza może, ale znam to uczucie. Ale to jest z tymi grami to jest trochę tak, no do mnie dotarł... Co to była za gra, która przyszła? Rise of the Argonauts. No to jest gra, za którą ja bym w życiu nie zapłacił. Ajajaj. W życiu bym na niej zapłacił pełnej ceny, a kiedy widziałem ją na screenach jeszcze w zeszłym roku przed premierą, to urzekła mnie designem i obiecałem sobie, że w nią zagram. No ale potem się pojawiły recenzje nieprzychylne dość. To jest mało powiedziane. Tak, dlatego myślę, że cena 30 zł za grę nawet bez pudełka to jest akuratnia cena do tego, żeby ją tylko obejrzeć. Czyli po prostu taka gra, żeby ją kupić, zagrać i nie wiem, pozbyć się jej. Tak, ja jej nawet nie będę trzymał na szafce z moimi innymi grami. Nie, bo one się rozchorują. Nie pasuje, no. Ona nie pasuje. Nie ma okładki, nie ma pudełka, ona mi psuje wizerunek. No. Ja powiem więcej, mi psują wizerunek, nie wiem, wydania z serii Classics czy Platinum. Zgadza się. To sobie tak stoją jak... koło reszty i tamte są zielone i nagle to przychodzi tak coś, co jest siwe, no to mnie po prostu strasznie boli. I najlepiej bym je postawił, nie wiem, za telewizor, żeby nikt tego nie widział. To tak jak jaguarem parkować przy maluchu. No to... No to tak właśnie. Ale to ja mam podobnie. Na całej półce z wszystkimi grami, które są zielone, prawda, xboxowymi, jest Hitman ostatni, który ma pudełko nie wiadomo dlaczego pomarańczowe.
Ojej. Nie, po prostu mam, wiesz, mam aż zeza po prostu. Grasz i wiesz, jednym okiem patrzysz na to pudełko, które... Ewidentnie trzeba to sprzedać. Chciałem schować. Zgadza się. To jest właśnie takie, to jest właśnie to uczucie. Hmm. Cały czas to widzisz. Ktoś chciał być sprytny i niestety mu nie wyszło. I nie wyszło. No właśnie użytkownik Marvelous też pisał na forum, tak naprawdę to była odpowiedź na mój post, odnośnie tego bólu, jeżeli przychodzi pudełko bez instrukcji. On napisał, że nigdy w życiu dla niego gra bez instrukcji z jakimikolwiek śladami użytkowania jest już stracona. Na wydania platynowe w ogóle nie patrzy, nie akceptuje piratów, nie akceptuje cyfrowej dystrybucji i nie wiem, serce go boli, jeżeli musi coś kupować na PSN-ie czy na Xbox Live Arcade. W ogóle... nienawidzi maszyn parowych i jest ludnym. Ale ktoś się zgodzi z jego... Ktoś miał zły dzień, ewidentnie. Tak, nie, ale to jest mania kolekcjonera. Ja to też czuję w jakimś stopniu. Tak jest, Marvelous w kolejnych swoich postach właśnie pisał, że możemy go nazwać zboczeńcem, ale on po prostu dba o swoje rzeczy i nawet PS2 z lipnym laserem nie psuje mu się, bo dba po prostu o swoje. Ja to wszystko wiem, bo kiedy ja na przykład co środę kupuję w kiosku politykę, to oglądam 5 egzemplarzy, zanim wezmę tą, która mi się podoba. Patrzę czy nie ma zagiętych rogów i czy jest równo zszyta. I biorę tą, która mi się najbardziej podoba, a magazyn kosztuje 5 zł. To już masz OCD, czy tam obsessive compulsive disorder, tak? No każdy ma jakieś takie swoje, nazwijmy to lekko, uchybienia, ale... Uchybienia. No ja na przykład pudełko, bym miał jakieś pudełko, które jest lekko pęknięte, też bym nie mógł spać. Tak. Także... Zamiast wady to bym jakiś taki, nie wiem, special skills nazwał. Ja też niedawno kupiłem, znaczy niedawno, w sumie to już dawno, do swojej kolekcji kupiłem System Shocka drugiego w wydaniu na peceta. To było w ogóle premierowe. Chcesz kupić? Tak, premierowe wydanie. Ktoś, pamiętam, chyba na grupie dyskusyjnej PLRS Gry Komputerowe bodajże to było. Po prostu ktoś sprzedawał swoją kolekcję i akurat mi się tak trafiło. Gościu był z Wrocławia. Spotkaliśmy się na następny dzień. No ja w tą grę po prostu nigdy już nie zagrałem, ale jest pudełko, stoi na półce, jest do kolekcji. Mimo tego, że jest troszeczkę już podniszczone, bo jednak stara gra, to ja ją schowałem do szafki i najlepiej bym ją, nie wiem, zamknął w jakimś... Zgadza się, ja też mam takie gry w szczelnym pomieszczeniu, żeby już ząb w czasu nie wszedł jej głębiej. Mam takie gry, w które grałem 15 lat temu w Piraty, a teraz kupuję oryginały i ostawiam je na półkę. Już nigdy w nie zagram, ale chcę je mieć. Ostatnio kupiłem Another World, wydanie jubileuszowe. W latach od premiery wydane. To już naprawdę jest naprawdę rarytas. No, nie przesadzajmy, bo było do kupienia w Empiku za 29 zł chyba, tak? Na tamtego sterta, także może gdyby dawał pierwsze wydanie, oryginalne, to byłby faktycznie rarytas. No ale w każdym razie kupiłem to wydanie, leży na półce. Nie podejrzewam, żebym w to kiedyś zagrał, ale kupiłem to z sentymentu, bo grałem w to x lat temu. Mhm. Jak już jesteśmy przy pudełkach, kupujecie wersje kolekcjonerskie? Ja kupuję wszystko, co jest kolekcjonerskie. Takie. Nie mogę się powstrzymać, jak jestem w sklepie. Dlatego ja na przykład... mój pokój po prostu wygląda jak taki salon różnych lalek. Widzieliśmy twój pokój na którymś ze zdjęć na forum. Tak, figurek jakiś. Faktycznie, ja musiałbym mieć drugi oddzielny pokój, żeby zmieścić. Perkusje, gitary, figurki, naprawdę. Jak dla lekarza, że... Czyli jesteś takim zbieraczem typowym, tak? Idę do sklepu, sumie, nie, kupię zwykłą. Po czym podchodzę, prawda, do półki, biorę tą z figurką jakimś tam bukłakiem na wodę. Bo ja mam na przykład kilka kolekcjonerskich wydań, ale ja mam z nimi taki problem, że nie mam gdzie ich za bardzo trzymać.
i mam fajną półkę z grami, która sobie stoi i ładnie wygląda, a ta wersja kolekcjonerska zawsze gdzieś jest z boku i ona tam zawsze przeszkadza, bo jest albo za duże pudełko, one albo... są nieforemne. One są nieforemne. Często się też zdarza, co naprawdę mnie osobiście strasznie denerwuje, jeżeli kupuję jakieś wersje kolekcjonerskie w internecie, jak już taka wersja przyjdzie pogięta, to ja po prostu jestem przez tydzień chory. Tak, zgadza się, bo ja też... Tak. Dostaję wersję kolekcjonerską i oddaje się, że okazuje się po opakowaniu, że jeden kant jest zbity po prostu, rozgnieciony. No to kurczę, już jest jak znaczek, któremu wyrwano te ząbki. Już się nie nadaje. Ja pamiętam taką sytuację śmieszną chyba z zeszłych albo sprzed 2 lat, ze świąt Bożego Narodzenia. Zakupiłem wersję kolekcjonerską Medievala dla swojego brata. No, to było chyba, on chyba miał w tym czasie urodziny, także to się jakoś fajnie zbiegło. No i ta wersja kolekcjonerska była. On mi nie pozwolił jej odpakować, bo wiedział, że ją dostanie. Nie pozwolił mi jej odpakować. Ja przez chyba miesiąc czasu, czy przez 2 tygodnie miałem ją tutaj u siebie w domu. Ona sobie leżała ładnie. I w momencie odpakowania tego pod choinką okazało się, że tam naprawdę jest wszystko zgniecione w środku. Nie dość, że pudełko z grą było zgniecione, to sama gra była owinięta w taką skórę i zapięta rzemykami, to już na zewnątrz wyglądało, jakby ktoś po prostu na to usiadł. I po odpakowaniu tego wszystkiego już na samej tej skórze było odciśnięte to, jakby ktoś siedział tak pośladek z drugiej strony. Nie tyle, że pudełko z drugiej strony. Z tej strony było coś odciśnięte, tam w środku był taki nie tyle stelaż, co takie, taka jakaś miniaturowa, taki podeścik i tam była figurka metalowa. To ten podeścik był całkowicie zmasakrowany, figurka z racji tego, że była metalowa, ona przeżyła, ale w środku po prostu wszystko było totalnie zniszczone i no płaczu i zgrzytania zębów nie było, ale... Może bardziej trochę śmiechu, ale jednak zawód pozostał. No i co najgorsze było z tego, to sama płyta była też... Połamane. Nie tyle, że połamane, ale miały taką rysę drobną, która uniemożliwiała w ogóle zainstalowanie gry. Także prezent się nie udał, ale sklep, w którym to kupiłem, spisał się na medal. Podesłał naprawione płytki, tak naprawdę nowe, do tego dorzucił jeszcze mały gratisek, więc nie będę tutaj reklamował, bo nie o to chodzi, ale wszystko zakończyło się fajnie. No, niesmak jednak pozostał. A macie w planach coś kupić, jakąś kolekcjonerską? Coś planujecie? Ja w tej chwili kolekcjonerskiej żadnej nie będę kupował, ponieważ no, nie widzę jakiegoś większego sensu dla siebie. Powiedzmy, że Noctowizor z Modern Warfare mnie nie jara. To znaczy mnie, no mnie. To ja się nie będę odzywał. Ja bym pobiegał trochę po osiedlu z nim na głowie, ale podejrzewam, że po pół godziny by mi przeszło. Chociaż myślę, że postawiłbym sobie go na biurko w pracy. Profesjonalnie, tak. Fajnie by wyglądał. Mamy kolega, który siedzi obok mnie, ma taką fajną... Czy tak naprawdę już teraz nie siedzi obok mnie, siedzi trochę dalej, ale podejrzewam, że coś byśmy jakoś się dogadali, on miał taką fajną głowę Buddy. Myślę, że na tą głowę można by było założyć ten noktowizor i świetnie by się komponował. Ciekawa koncepcja. Ja na pewno kupię Mass Effecta drugiego w wersji kolekcjonerskiej. Żałuję, że nie kupiłem pierwszej. Czułem, że to będzie dobra gra, dla niej kupiłem wszakże Xboxa. Ale wtedy się nie skusiłem na kolekcjonerską i żałuję. Mhm. Ale myślę, że jeszcze wyjdzie teraz przed końcem roku. Ma wyjść jeszcze wersja taka rozszerzona o dodatek jeden. Podejrzewam, że potem wyjdzie coś w stylu Game of the Year z obydwoma dodatkami. Także jeszcze będzie okazja do kupienia pierwszej części w jakimś wydaniu lepszym niż zwykłe. Mhm. Kubar, a ty jest jeszcze coś kolekcjonerskiego, czego nie masz w swojej kolekcji? Czego nie mam? Nie, no, jest mnóstwo rzeczy, których nie mam. ale staram się nie myśleć o tym. Nie myślisz, no dobra. To zdaje się, do Operation Flashpoint ma być dodawany hełm, prawda? Tak, jest hełm. Ale... Tak, no, kupisz sobie hełm, kupisz sobie noktowizor, jak będziesz biegał po ulicy, to cię Homeland Security cię zaraz zgarnie. Lepiej nie. Z najbliższych rzeczy, no to
Batman, który we wtorek wychodzi, bardzo ładny wersji. Nie mogłem się zdecydować na kolekcjonerską wersję. Fakt, że ten Batarang jest wykonany z plastiku, do mnie nie przemawia. To nie jest z plastiku. Z bardzo twardego tworzywa sztucznego, czytaj plastik. On nie jest metalowy, kolego, muszę cię zmartwić. Ajajaj. Za późno, klamka zapadła i tak będzie kupiony. Już jest kupiony. No pięknie. No ja się chyba skuszę na Batmana. Bez pudełek. Proszę? Mów proszę. Ja się chyba skuszę na Batmana, ale jednak na zwykłą wersję, także nie będę kolekcjonerem tym razem. Będę kolekcjonerem zwykłych wersji. Już to widzę, jak Kubar biega w tym hełmie z noktowizorem i rzuca batarangi. Miecza świetlnego. Na ulicy nie przeżyłbym 2 minut. Coś w tym jest. Czyli co, grom bez pudełek, mówimy nie. Stanowczo. Stanowczo nie. Tak samo jak grom z plastikowymi batarangami. Okej, przejdźmy może do następnego tematu. Co mamy następny temat? Następni są na tapecie spryciarze. Spryciarze są następni, tak jest. To może opowiedz o tych spryciarzach. O tych spryciarzach, zgadza się. Pojawiły się na forum dwa różne tematy, które traktowały o reklamach na Poligami, bo w końcu Poligamia dorobiła się reklamodawcy. Jednym z nich, opisanym zresztą w temacie Ad Daily, był z Katanka, który był tak miły i zamieścił zdjęcie swojego jamnika na głównej stronie z odsłuchaczem do strony, na której prowadzi swój handel. No natomiast drugi, ten bardziej interesujący temat, ten właśnie zatytułowany spryciarze.pl, zapoczątkowany przez Czaja, który pisze tak: ale wam się niefortunna reklama na głównej trafiła. Jak przerobić PSP? Jak sfaszować napęd w 360 i tak dalej? Ciekawe filmiki. Pisze oczywiście o tym, że na głównej stronie znalazł się baner z odsyłaczem do spryciarze.pl, na której to można się dowiedzieć wszystkich tych informacji. No i oczywiście pojawiły się komentarze, głównie traktujące o tym, że to faktycznie dość niefortunna informacja. Pierwszy wypowiedział się Katanka, który napisał: podobał mi się filmik, jak odpalić grę z PSFixa na nieprzerabianej konsoli. Niezły refleks trzeba mieć, wciskać trzeba, zdaje się, coś tam po drodze 4 razy. No i potem posypały się bardzo podobne komentarze, między innymi Alekseja i Świra 80. Wszyscy jak jeden mąż skrytykowali fakt reklamowania tych podejrzanych moralnie stron. No i teraz pytanie, które się zrodziło, czy należałoby w tym wypadku zainterweniować, czy pogodzić się z faktem, że jednak reklama jest reklamą i tak jak pisze Skylight w martwym języku, to jest w łacinie pieniądz nie śmierdzi. No właśnie, no każdy, może nie tyle, że każdy chce zarobić, ale to w tym wypadku tak naprawdę, jeżeli byśmy z ekonomicznego punktu widzenia patrzyli, to i Poligamia zarabia, no i spryciarze pewnie też pośrednio. Na pewno, no a to czy przerobimy konsolę, czy coś tam, no to już zależy od nas, prawda? Mhm. Spryciarze są sprytni i zawsze jakoś zarobią, także o spryciarze bym się nie martwił. No dobra, ale tutaj mamy jeszcze główne pytanie, czy tak naprawdę powinniśmy, czy powinno się interweniować w takich przypadkach, czy pogodzić się z faktem, że reklama to reklama? Znaczy wiesz, no z tego co zauważyłem i pamiętam, to ten baner o możliwości reklamowania się na głównej stronie to wisi już od dłuższego czasu i chętnych nie było. Może po prostu któregoś dnia wszystkim z Adblocka wyskoczył ten kawałek i on się pojawił dopiero. Może.
Ja osobiście używam AdBlocka chyba od początku jego istnienia. Ja podejrzewam, że nie widzę 3/4 reklam w internecie, które się pojawiają. Czasami jak oglądam pod jakąś przeglądarką, która nie ma blokowania reklam strony, strony, na których bywam regularnie, to ja dopiero tak przeglądam na oczy, ojej, to rzeczywiście tak wygląda. To się faktycznie zdarza. Dodam jeszcze, że ja zwykle korzystam z Firefoxem, na którym cały czas widnie jamnik katanki, natomiast raz odpowiem z ciekawości na Explorerze i tam faktycznie pojawiła mi się wtedy reklama ze spryciarzami. No i ja osobiście nie trafiłem na tamtą reklamę, chyba że ona została zdjęta. Nie pamiętam, czy ona została zdjęta, czy wisiała do samego końca. Teraz już jej chyba nie ma, ale no i jakie są jej losy, to oczywiście nam nie wiadomo, bo chłopaki nie informowali, co się stało, jak zostało rozwiązane, no z drugiej strony nie mają takiego obowiązku, żeby społeczność o tym informować. No jasne, tym bardziej, że nie jest to jakieś może bardzo nachalne, czy coś w tym stylu. Nie, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, reklam na poligami, to nie są one jakoś wyjątkowo inwazyjne. Znaczy ja myślę, że prędzej czy później one musiały się pojawić, no bo jednak popularna strona, tak myślę, że poligamia jest popularną stroną w internecie w tej chwili, no jednak te reklamy się pojawiają, no nie ma co się oszukiwać, zawsze to są jakieś pieniądze dla redakcji, tak? Jasne, tylko mam wrażenie, że najbezpieczniej będzie, jeżeli powstrzymamy się od komentarzy, czy to się dobrze stało, czy to się niedobrze stało, bo to nie nam wyrokować. Możemy się skupić jedynie na komentarzach zostawionych przez użytkowników forum, którzy, tak jak mówię, w znacznej mierze negatywnie się ustosunkowali do faktu, że jest odsyła, że zostawią o takim właśnie charakterze. Czy Katanka jeszcze potem taką statystykę pokazał ze swojej reklamy? Pisał, że w ciągu 24 godzin było 168 wejść na stronę jego sklepu, także widać, że ta reklama chyba coś dała, chyba że każdy kliknął, nie wiem, albo z litości, albo dlatego, żeby nie wiem, żeby zobaczyć, jak to działa, tak? Ze zwykłej ciekawości, co robi jamnik na stronie poligami. Jakaś pomyłka, ja sam się przyznam, że kliknąłem, także raczej nie klikam reklamy, ale na tym razem zrobiłem wyjątek. Jest nas trzech. To teraz Katanka powinien sobie sprawdzić, ile jest użytkowników na forum poligami i odjąć tak naprawdę. 1, 3? Nie wiem właśnie. Czyli to. Został nam jeszcze ten ostatni temat, ten rodzyn, prawda? Tak. Skoro już jesteśmy przy Katance, to jest jeszcze rodzynek. W zasadzie nie ma nad czym dyskutować, nie ma czego omawiać, można tylko poinformować, że Katanka założył temat o jednoznacznie brzmiącym tytule. Zapraszam poligamistów na mini zlocik 5-6 września. Znaczy się Katanka, zdaje się. Znaczy się, że będzie konferencja Sony, tak? W Polsce. Nieoficjalna i nieoprezowana. Nieoficjalna, nieoprezowana konferencja Sony. W każdym razie Katanka napisał, że udało mu się dojść do porozumienia z żoną i może wolno mu zaprosić kilku znajomych, którzy zajmą się niczym innym, jak tylko grą na konsoli. W domyśle PS3. No widziałem, już zgłosiło się 4 uczestników. W tej chwili to był Simon X, Cezar, Strip Ocean i Jebaka. Widzę, że jeszcze jest jedno miejsce wolne. Nie wiem, czy zarezerwowane może dla Kazahirai albo coś w tym stylu. Jeżeli ktoś chce odwiedzić Katankę, to powinien się śpieszyć, bo zostało już tylko jedno wolne miejsce. Tak jest. No, ja powiem szczerze, że bardzo chciałbym pojechać i się spotkać z poligamistami, ale jednak nie będę miał czasu i będę, powiedzmy tak, odstąpię to 5. miejsce komuś innemu. Mimo tego, że do Bielska Białej nie mam jakoś tak bardzo daleko, bo jednak od Wrocławia to nie jest, powiedzmy, jakaś odległość, która jest barierą dla mnie, ale jakoś nie będę miał czasu w tym okresie, także bardzo żałuję, może następnym razem.
Podoba mi się komentarz, który grafiku zostawił w treści, bo tutaj Katanka ma tylko jeden telewizor, więc granie będzie się odbywało wokół tego jednego telewizora, to max 5 osób, ale grafiku zasugerował, że, cytuję, na dobry zlot każdy może wziąć swoją konsolę, jakiś monitor 22 cale z HDMI, o ile posiada. Nie takie rzeczy się nosiło za szczeniaka, żeby pograć w Duma na RS-232. Tak, no ja pamiętam takie czasy. Tak, tak. Sam nosiłem komputery razem z ciężkimi monitorami po domach. Nawet było tak, że przez pół miasta jechaliśmy z tym monitorem i komputerem, żeby pograć sobie, to był wtedy chyba Combat Flight Simulator 2 na PC-cie z kolegą, także świetne czasy. Zgadza się. Ja też je dobrze pamiętam, z tym, że my skupialiśmy się na Quake'u. To chyba taka jedna z bardziej popularnych gier, do dzisiaj nawet. Chyba. Także chyba tak. Ona nie umrze nigdy. Tak, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten rodzyn na zakończenie. Rodzyn na zakończenie. Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze krótko opowiedzieć o tym, w co ostatnio graliśmy, bo ja widziałem, Tartak, ty chwaliłeś się na forum swoim PSP nowym i jakiś tam pliczek gier leżał, także czy już zdążyłeś zagrać? To znaczy, to już jest moje drugie PSP. PSP. Kupiłeś sobie teraz do słuchania podcastów, tak? Nie, jedno do torby do grania w czasie podróży do pracy, a drugie do toalety. No tak, to jest świetne urządzenie, ja tak samo. Jeżeli wychodzę gdzieś z pokoju, to najczęściej PSP zabieram właśnie tam. Rozumiem. Brzmi to dość enigmatycznie, ale chyba wiem, o co chodzi. Z tego pliczku, o który pytasz, to rozpakowałem Locoroco. Miałem przyjemność grać w nie dzisiaj w czasie podróży z pracy. Siedział obok mnie taki pan na oko, mógł mieć 70 lat. Wracał właśnie z giełdy towarowej. Miał ze sobą worek pełen warzyw i robił wielkie oczy, bo nie mógł wyjść z podziwu na tym, co się dzieje na ekranie, który trzymam w ręku. On tak pewnie siedział i sobie tak pomyślał, biedne dziecko. Stary chłop, a taki pierdoły. Jeżeli ktoś widział wcześniej Locoroco, zakładam, że wszyscy je widzieliśmy, no to jest gra, tak jak pudełko sugeruje, dla dzieci od lat 3. Ja powiem szczerze, że Locoroco bardzo mi się podoba, bo to jest taka gra, na chwilę włączysz, przejdziesz jeden level. Etapy się robi w ciągu 4-5 minut, to jest taki czas akurat na pokonanie dystansu między jednym a drugim punktem. Właśnie, tylko mnie w Locoroco strasznie denerwuje ta muzyka. Nie wiem, czy też muzyka w Locoroco jest przepiękna. Jest przepiękna, ale po czasie ona jest taka, no nie wiem, najlepiej bym ją wyłączył. Kiedyś był taki zespół w połowie lat 80. złożony z samych dzieci. Nie chcę przekręcić nazwy. Piccolo, Dolo, Antoniano jeszcze było w nazwie. Było. W każdym razie oni właśnie śpiewali w tym stylu i na tą nutę, która jest w muzyce w Locoroco, i myślę, że do rozgrywki to pasuje idealnie. Tak, tam niektóre, bo to z levelu na level bodajże ta muzyka się zmienia. Tak. Ja pamiętam, jak moja siostra grała w Locoroco, przeszła je całe i tak w sumie siedziałem gdzieś tam niedaleko i słyszałem, że czasami ta muzyka była fajna, ale teraz przechodzę te levele pierwsze samemu i po prostu mnie strasznie denerwuje, nie wiem, albo powinienem grać w to w dzień, a ja zawsze gram przed snem, może byłem zmęczony i to nie dla mnie. To jak w każdą grę na PSP nie powinno się grać dłużej, prawda? Także, no, myślę, że jeżeli grasz w takich rzutach właśnie na 5-10 minut, to ta muzyka nie zdąży ci przeszkadzać. Właśnie. Kubar, ty coś kupiłeś nowego? Zapewne tak, ale czy grałeś? No, oprócz tego Shadow Complex, o którym już mówiliśmy. Niech pomyślę. O! Grałem ostatnio w Wolfensteina. No właśnie. Kupiony w dzień premiery, teraz po cichu się modlę, żeby się sprzedał lepiej niż Madden. Wtedy pan Herbert tam pieniądze. O, nie kupuj Maddena. Nie kupiłem Maddena, kupiłem 7 kopii Wolfensteina, tylko po to, żeby nie odpocząć. Widziałem, zdaje się, wczoraj wideo recenzję na Game Trailers, no i taka nie za bardzo
nie była nad wyraz pewna. Nie jest najlepszy. Mogę coś powiedzieć, jak chcecie, nie wiem. Powiedz, proszę. Bardzo, bardzo. Więc w grze wcielamy się wspaniałego agenta BJ Blaskowicza. Tutaj już pominę, że BJ może się źle kojarzyć, zwłaszcza w Stanach, ale poza tym to nagroda dla tego, kto policzy, ile razy w ciągu gry pada słowo Agent Blaskowicz. Także możecie się pomylić, jakiś milion. Więc mamy tego nieszczęsnego BJ-a, który tam wyrusza do Niemiec, do miasta, czy dobrze pamiętam, Eisenstadt się nazywa, aby wspomóc niemiecką partyzantkę. Nie wiedziałem, że istnieli niemieccy partyzanci w Niemczech, ale okej. Jak wygląda? Oprócz klasycznego first person shooter mamy elementy sandboxowe, to znaczy mamy kawałek miasta, w którym spotykamy różnych ludzi, którzy proszą nas o pomoc, a to kogoś odszukać, a to kogoś wymordować, prawda? I o ile na początku to było... Jak w każdym mieście. Tak, i o ile na początku to było okej, prawda? To później, jeżeli po raz enty musiałem iść przez całe miasto, żeby tylko się kogoś spytać, na przykład, gdzie jest farma, no to już zaczęło być lekko wkurzające, zwłaszcza, że to jest first person shooter, prawda? Tak, mm-hmm. To jest shooter, a musimy przejść pół miasta, żeby się o coś zapytać. Coś w tym stylu, dokładnie. Idź do tawerny i spytaj się barmana, gdzie jest farma. To mnie trochę boli. I 20 minut, wiesz, piechoty, bo tam jeszcze jakieś Niemcy wyjdą, jeszcze coś i... Ja mam takie wrażenie, że każdą misję możemy przejść, powiedzmy, bokiem, omijając trochę całą walkę, albo idąc w sam środek, strzelając na lewo i prawo. To jest fajne, możemy iść na przykład. No ale kurczę, kto by chciał grać Wolfensteina, omijając walkę? No dokładnie. Właśnie. Nie jest to na początku to było fajne strzelanie takich zwykłych niemieckich żołnierzy. O ile później jakieś takie zombie, roboty ze swastykami. Nie wiem. Ja w ogóle mam takie wrażenie. Strasznie zirytowało. Po pierwsze Niemcy, którzy krzyczą po angielsku z takim niemieckim akcentem. Mówią to do siebie nawet między sobą i to brzmi po prostu fatalnie. Nawet nie bardzo niemiecki, jak rosyjski. O. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle ten Wolfenstein... Niż żeby kaleczyli tak. Ja mam takie wrażenie w ogóle, że ten Wolfenstein, on powstał strasznie na siłę. Nie wiem, jakoś tam nie było o nim mega głośno, ale... Czy wyszedł w dobrym czasie, kiedy ludzie są głodni na gry po tym całym sezonie ogórkowym. No tak, bo jeszcze nic nie ma, ale ja to odczuwam w ten sposób, że ten Wolfenstein, on po prostu raz, że nie wygląda jakoś rewelacyjnie, moim zdaniem wygląda bardzo staro. Do tego... Wiadomo, marka, sam Wolfenstein i tak dalej, na pewno ludzie to kupią. Dorzucili do tego sandboxa, tak jak mówisz, na siłę, bo teraz taka moda jest, wszędzie się to robi. I tak naprawdę nie wyszło z tego nic ciekawego. Znaczy, tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli ja biegam i strzelam sobie i to z jakiejś takiej w miarę normalnej broni, za chwilę wychodzą mi potwory, które jeszcze mają swastyki namalowane na gdzieś tam, to już po prostu jest koniec gry dla mnie. Ja myślę, że po prostu nie ma nic, czego nie widzieliśmy w poprzednich grach. Nic po prostu gra nie przedstawia nic nowego. A jeżeli chodzi o sam shooter, to według ciebie czy chociaż strzela się fajnie? Tak jak mówię, na początku mi się naprawdę fajnie grało. Sami cię jakieś Niemcy tam krzyczący, prawda, coś po angielsku z rosyjskim akcentem, to jeszcze było okej. Okay. Ale później jakieś takie zwalnianie czasu albo szybkie bieganie, które dostajemy jakieś moce dziwne. Czyli trochę do Time Shifta nawiązanie, bo Time Shift, pamiętam, też miał właśnie no tak to spadanie czasu. Wszystko już było w grach, wszystkim się już bawiliśmy. No tak naprawdę ciężko będzie zrobić coś ciekawego. No tak samo jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie, strasznie irytuje w tej grze. Mamy na przykład, nie wiem, podam wam przykład, mamy sytuację, gdzie musimy się bronić za jakimś działkiem, jest fala Niemców, prawda? Mhm. I stoi koleś, który do nas woła. Oczywiście gra polega na tym, że musimy szukać jakichś różnych tam rzeczy, jakiś sztabek złota, sakiewek, także grałem tak, że po prostu nie leciałem, prawda, z akcją, tylko starałem się trochę pozwiedzać. No i stoi ten gość koło tego karabinu i krzyczy: usiądź za karabinem i pomóż nam się bronić. 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 Po prostu już tak mnie wkurzył, że już poszedłem za ten karabin.
I pomogłeś mi się odwalić. Tu są drzwi, tędy droga. Tu są drzwi, tędy droga. Tu są drzwi, tędy droga. Komputer nie daje ci czasu, żeby coś pozwiedzać, bo co chce ci gdzieś popędzać. Tak co sekundę powtarza to samo. Może nie chcą, żebyś za dużo oglądał, bo znajdziesz błędy wtedy. No, to jest... Właśnie, może nie to specjalnie zrobili. On jest swego rodzaju takim poganiaczem, bo wie, że jak tam pójdziesz z boku, to nie wiem, tekstury się rozejdą, czy coś w tym stylu. No, może on to specjalnie robi. Jakieś takich rzeczy do zbieractwa, wiesz, tysiące i tak rodzaju, nie wiem. Czyli nabrali wszystko bez ładu i składu. Pograłem chwilę i przeszedłem na Shadow Complex. Na razie leży tak. Zdaje się, że gra jest zrobiona na engine Duma 3. Tak, właśnie, też czytałem tę informację. Stary engine. Stary engine, no nie wygląda źle. Nie wygląda źle, ale jeżeli tak, no... To nie jest to Rage. No. No Rage to na pewno nie jest, nic nie jest Rage, więc... No ja na razie nie widziałem, widziałem tyle, co cała reszta, jeżeli chodzi o Rage'a, no to... Jeżeli mam polecić albo nie, to poczekałbym, aż stanieje, jeżeli ktoś chce kupić. Lepiej poczekać, aż pojawi się dane, no, bez pudełka i instrukcji. Bez pudełka i bez instrukcji. Dobrze, jeśli o mnie chodzi, no to ja, tak jak już mówiłem, wcześniej grałem w Trials HD i tak jak mówiłem wcześniej, bardzo polecam wszystkim maniakom i fanom Elastomanii. Na pewno się nie zawiodą, a myślę, że nie tylko fani Elastomanii będą, no naprawdę będą się fajnie bawić, bo ten tytuł jest taki dosyć, może nie tyle lekki, ale dużo, strasznie dużo zabawy dostarcza. Mimo tego, że jest bardzo trudny. Bardzo trudny, ale ta gra ma swój własny rytm, mam wrażenie. Ja mam takie też wrażenie, ja pierwszy raz jak jechałem te trasy z tych wyższych poziomów, powiedzmy tam od medium w górę, to jak zobaczyłem niektóre trasy na hardzie, to po prostu mówię, no koniec, to już jest teraz po zawodach, ale jak po raz któryś z kolei próbuję przejść daną trasę, to mimo tego, że z początku ona się wydawała jakaś w ogóle niemożliwa do przejścia, to jednak mi się to udaje i przechodzę, także... Ja gdzieś utknąłem i dałem sobie... Włączyło mi się ADHD i... W tej chwili pobiłem wszystkie rekordy Kubara, bo to jest jedyna osoba, która ma trials HD z mojej listy przyjaciół. Nie mam z kim rywalizować. Kurczę, no muszę usiąść, ale nie obiecuję ci, że coś pobije twoje. Ja słyszałem, że ta... Miałem zaledwie parę sekund, także nie ma problemu. Słyszałem, że ta gra ma dość użyteczną opcję, że można sobie włączyć ducha innych graczy, czyli no możesz sobie ściągnąć kogoś, to jest na szczycie leaderboardsów, kto skończył tą trasę, z którą masz problem, możesz włączyć jego ducha i małpować jego ruchy. A czy to na pewno... Tak, przy czym gość po 3 sekundach już jest daleko za mapą, którą widzisz, a ty się męczysz z jakąś jedną beczką. Ale mówicie o duchu? Którą on przeskoczył. Mówicie o duchu, czy o tym wskaźniku na górze ekranu, który się pojawia? Nie, o duchu. O duchu. Ojej, ja chyba nie widziałem tego. Możesz sobie ściągnąć po prostu każdego ducha tam z leaderboardu, jakiego chcesz. Ja oglądałem replaye z leaderboardów, ale nie miałem pojęcia, że tam jest jakaś możliwość ducha włączenia na trasie. No tak, i tak dobrze, że jeszcze nie leciałeś do komputera i nie szukałeś etapu na YouTubie. Okej, to skoro jest duch, to ja sobie go dzisiaj poszukam. Nie będę się więcej kompromitował. Tak, ja jeszcze chciałem, jak już mówiłem o faszystach, to chciałbym polecić film Inglourious Basterds, jak już mówimy o nazistach. Z Netflixa, na pewno polscy oglądający, polscy użytkownicy live będą zachwyceni. A w Stanach była już premiera? No musiała być. Skoro. Jest dzisiaj, a ja widziałem film z środy na czwartek w nocy. Mhm. Wow! Aż na taką premierę się wybrałem i bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi Tarantino. No i jestem ciekaw tego filmu. Także. Robi specyficzne filmy Tarantino, także spróbujemy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. To co? Powoli wyczerpały nam się tematy. Druga forum ogadka dobiega końca. Mhm. Jak zawsze zachęcamy oczywiście do komentarzy.
na forum i także na stronie głównej Poligami. Mam nadzieję, że też się pojawi tym razem. Właśnie, jeżeli się pojawi. Jeżeli się pojawi, oczywiście. Także piszcie komentarze, co wam się podoba, co się nie podoba. Bardzo się staraliśmy, żeby tym razem jakość nagrania była ciut lepsza, ciut głośniejsza, także... Ale musimy zauważyć, że ciężko jest wszystkim słuchaczom dogodzić, zwłaszcza, że pojawia się post, w którym ktoś informuje, że jest zbyt cicho i nic nie słyszy, a dwa posty pod nim ktoś, kto się żali, że nie może słuchać, bo jest tak głośno. No właśnie, więc no niestety wszystkim nie dogodzimy, chyba że kiedyś będziemy mieli czas i będziemy nagrywać 5 wersji Poligatki w najróżniejszych konfiguracjach. Tylko wtedy Poligatka będzie wychodziła raz na pół roku, tak? Czyli Forumogatka, Jezus. Ajajaj. Ale Trzeba będzie wyciąć. Dobrze, w takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy drugą Forumogatkę. Do usłyszenia, tak. Mamy nadzieję, że spotkamy się w trzeciej, która już będzie cykliczną. Miejmy nadzieję. Jeśli naprawdę komentarze będą motywujące, to i rzeczywiście będziecie chcieli, abyśmy ten podcast nagrywali, to dołożymy wszelkich starań, żeby on jednak w miarę cyklicznie się pojawiał. Do usłyszenia. Na razie. Zjadą nas za to pestrze. Mówcie coś. Nie, ja tak nie potrafię na zachowanie. Tak, i napisałem sobie, mówimy patrzyłem, nie patrzałem. Możliwość steru. Bo chyba nam Tartaka wycięło? Wycięło. Okej. No, zrobił się siwy. Znaczy szary. Ze mną nieźle. To się wytnie. Witamy? Nie, bez tego. Początek jest niezły.